Jesteśmy w Gdańsku, pierwsze 100 km za nami, jeszcze przed nami około 700 do Krakowa. Także mieliśmy mały stres, bo był bardzo duży korek, ale już jesteśmy na miejscu, mamy miejsce parkingowe tuż pod dworcem, więc jest dobrze. Jest godzina, słuchajcie, gdzieś tak około 8. Wyjeżdżaliśmy z domu, była godzina no po 6. Ale straszne korki, były straszne korki i teraz słuchajcie, mamy 8:33 chyba dokładnie, Pendolino, więc mamy jeszcze mały zapas czasu, więc na spokojnie, teraz możemy odetchnąć, także na razie to tyle i widzimy się już na dworcu. Na ulicy Długiej i zaraz Wam pokażę, jaki mamy piękny apartament.
Gdzie mąż się schował? Mąż na balkonie. Tu nasze bagaże i otwarta puszka Pepsi. Zaraz sobie zrobimy kawkę. Więc tak to wygląda. Mamy fajną, dużą wannę. O, taka jest łazienka. Wanna jest z hydromasażem, więc będzie przyjemnie sobie wziąć kąpiel. Co tu jeszcze? Jeszcze pokażę, jakie mamy łóżeczko. Tu mamy sypialnię. Piękne lustro. Ok, my uciekamy na miasto coś zjeść i trochę pozwiedzać. Jeszcze pokażę Wam, co mam. Mam moją torebkę nową i założyłam marynarkę, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Więc niepotrzebna jest kurtka i tyle. I moje buty z Decathlona, to wszystko. Idziemy coś zjeść. Pa!
No hej, kochani, my właśnie wróciliśmy ze spaceru, przeszliśmy 8 km, teraz sobie coś zjedliśmy, jest godzina tak około 19, więc jeszcze będziemy szli na taki nocny spacer po Krakowie, ale to za jakiś czas. Zobaczcie, jaka tam jest piękna kuchnia, bardzo mi się podoba. Jest biała, minimalistyczna. Piękna. Przepiękny jest Kraków. Powiem Wam, że ja jestem pierwszy raz w Krakowie i ma to miasto klimat, nie da się ukryć. I byliśmy właśnie jeszcze na Wawelu, w krypcie. Nie spodziewałam się, że tam właśnie to wejście jest tak bardzo szybko. Myślałam, że właśnie ten grób Kaczyńskich jest bardziej może gdzieś tak schowany w tych komnatach tam gdzieś dalej, ale naprawdę jest tuż za, po prostu za zakrętem, wchodzicie i już jest, więc bardzo chciałam tam być i super, że nam się udało. Byliśmy, słuchajcie, za 5:05, do 17:00 było to otwarte, także widzimy się jeszcze na wieczornym spacerze. Idziemy teraz pozwiedzać Kraków nocą, no w zasadzie jeszcze nie nocą, bo jest która? 22? Jeszcze nie ma. Pół do? No, więc jeszcze zahaczymy o jakiś bar, pójdziemy na drinka i to tyle. A jutro zaczniemy nowy dzień z zwiedzaniem Wieliczki, później będzie koncert i jeszcze pełno innych atrakcji, także zapraszam Was ze sobą. No i kochani, jesteśmy na rynku w Krakowie nocą. Tu są sukiennice, a tu jadą bryczki.